Aleksander, Fredro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znowu. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, Waćpan, poluj ciszę nieco, bo mi na górze szyby z okiem lecą. A na to Gaweł, wolność domu w swoim domu. Cóż było mówić? Paweł ani wisnął. Wrócił do siebie i czekał nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie kapie, a tu z powalu coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę stóp puk. Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam. Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komorze. Co, Waćpan, robisz? Ryby sobie łowią, ależ nosi.